Dzisiejszy odcinek zaczynam od genialnego pomysłu posła Koalicji Obywatelskiej na walkę z inflacją oraz zniżem demograficznym. W Sejmie mówi się o waloryzacji 500+, w kuluarach. Od dłuższego czasu PiS niejako poddaje pod dyskusję takie korytarzowe tego typu rozwiązania. I o jakiej kwocie się mówi? Nie, panie redaktorze, musi pan zaprosić kogoś z PiSu, żeby zapytać, o jakiej kwocie się mówi. Ja wiem, ja jestem przekonany, jeżeli pan mnie pytał moje prywatne zdanie, to ja uważam, że w kontekście tej katastrofy demograficznej i w kontekście szalejącej inflacji tego typu rozwiązania powinniśmy rozważyć. Podniesienie. Urealnienie. Jak wiemy, program Rodzina 500+ poniósł porażkę, jeśli chodzi o walkę z niżem demograficznym, a zwiększenie tego programu do 800 zł miesięcznie za dziecko, co prawda kosztowałoby podatników dodatkowe 24 miliardy złotych rocznie, ale chociaż przyczyniłoby się do wzrostu inflacji. Panie ministrze, a pan się do PPK zapisał? Nie. Widzi pan jakiś dysonans, bo rząd zachęca obywateli do zapisywania się do PPK, ale część ministrów się nie zapisała, no to... No, znaczy, ja znaczy, przyjmuję te zachęty, one bojkotuje są... pan ten problem? Nie, rzeczywiście to można powiedzieć, że zachęciłby pan redaktor, żeby tutaj z moimi kadrami porozmawiać. To rzeczywiście nie ma czasu na takie rzeczy, żeby sobie tam to wszystko pouzupełniać. To jest kwestia, nie jest to kwestia niechęci do programu, tylko nie, takiego... No to jest też tak, że jak... A może to nie jest aż tak moja ważny sytuacja, program? Jakby to powiedzieć, zawodowa jest taka, że te ministerstwa raz na jakiś czas zmieniałem, więc tak trochę tutaj niektórych rzeczy nie uzupełniłem. Problem polega na tym, że do pracowniczych planów kapitałowych pracownicy są zapisywani tak jakby z automatu. W takim razie na wypełnienie czy uzupełnienie jakich dokumentów nie miał czasu minister Soboń. Jeśli już, to dokumenty musiał wypełnić, żeby z PPK się wypisać. Mentzen brutalnie wciska kit. Mentzen oszukuje tych młodych ludzi, mówiąc, opowiadając taką historię. Jeżeli ja zostanę wybrany, i w tej chwili udaję Mentzena, to zlikwiduję wszystkie podatki i każdy z was będzie miał Porsche w garażu, apartament w centrum Warszawy i zasadniczo co tydzień będzie sobie jeździł na weekend do Dubaju czy Nowego Jorku. No nie, tak no życie nie tak mówił. Nie będzie wyglądało. Życie tak nie będzie wyglądało, jak Mentzen dojdzie do władzy. Nie wiem, skąd pan Jan czerpie te informacje, ale nawet pan Janusz Korwin-Mikke nie mówił, że należy zlikwidować wszystkie podatki. Oni są zwolennikami państwa minimum. A w takim państwie jakieś podatki jednak muszą istnieć. I trzecia rzecz, która musiałaby się chyba wydarzyć, musielibyśmy zamknąć Twittera. To mówię zupełnie odpowiedzialnie, bo to jest zło. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. To jest zło. To jest miejsce, które wydobywa z ludzi najniższe, najbardziej podłe instynkty. To jest miejsce, które oczywiście mogło służyć i kiedyś służyło wymianie informacji i w niektórych zakątkach nadal temu służy, ale wygenerowało tyle nieszczęścia na świecie, tyle nienawiści, tyle bezkarnego pogardzania innymi, co później psuje całą debatę, że należy to zamknąć albo ograniczyć. Należy nauczyć się korzystać z mediów, nauczyć się nawzajem znowu rozmawiać ze sobą tak, jak kiedyś rozmawialiśmy. Nigdy bym się nie spodziewał, że pan Szymon Hołownia będzie zwolennikiem cenzury. Po jego wypowiedzi odnośnie likwidacji gotówki jest to chyba kolejny powód, żeby nie oddać na niego swojego głosu. Trzeba oczywiście sprostować. Reparacje wojenne należą się krajom, które przegrały wojnę. My wraz z Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, Rosją Sowiecką tą wojnę wygrałyśmy. Właśnie odwrotnie, pani poseł. Nie. Reparacje przegrały, no to tak... Ale taka jest definicja. Taka jest definicja reparacji. Reparacja wojenna to świadczenie mające zrekompensować straty poniesione podczas wojny państwom zwycięskim, obciążające państwo, które wywołało wojnę, a potem ją przegrało. Nigdzie w internecie nie znalazłem definicji reparacji wojennych, która brzmiałaby tak jak to, co powiedziała posłanka Lewicy. W tym temacie wypowiadała się jeszcze inna posłanka Lewicy, pani Paulina Matysiak. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość faktycznie uczciwie chce otworzyć ten temat zadośćuczynienia,
nam, Polakom, za te krzywdy w czasie II wojny światowej, to powinno być też otwarte na uczciwe postawienie i załatwienie sprawy chociażby dotyczące tematu przyjętego przez Polskę mienia z tak zwanych ziem odzyskanych. W ogóle ten temat się w tej dyskusji nie pojawia. Ale o czym pani mówi? Mam takie po prostu poczucie. Mówi pani o tym, że powinniśmy Niemcom zapłacić reparacje za ziemie zachodnie? Mam takie poczucie, że jeżeli chcemy uczciwie rozmawiać na temat II wojny światowej i patrzeć na krzywdy osób, które jej doświadczyły w tym czasie, to niech to będzie uczciwa dyskusja, bo w tym momencie ten temat reparacji pasuje po prostu do opowieści Prawa i Sprawiedliwości o tym, że wszystko, co ale pani poseł, ja zadam pytanie, czy pani uważa, że Polska powinna zapłacić reparacje Niemcom za ziemię zachodnie? Pani redaktor, otwierajmy stosunki dyplomatyczne. Takie sprawy można załatwiać na poziomie dyplomatycznym. Ale tak czy nie, pani poseł, ja zadałam konkretne pytanie. Powinniśmy załatwić, zapłacić? I temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, oczywiście jest też między innymi pokłosiem chociażby noty dyplomatycznej. Ale, dobrze, ale pani poseł, czy ja zadam pytanie, czy pani uważa, że Polska powinna zapłacić Niemcom odszkodowania za ziemię zachodnie? Tak czy nie? Mówimy o sytuacji, w której z tamtych terenów zostały wypędzone tak, osoby, czy nie, które tam pani, mieszkały. Pani poseł, no tak to czy jest nie? Jest oczywiste, że jeżeli chcemy dyskutować o tym, jak zadośćuczynić osobom, które doznały krzywdy, to rozmawiajmy o wszystkich tych osobach. To jest chyba oczywiste. Tak, czyli rozumiem, że Lewica chce odszkodowania dla osób, które... Nie, pani redaktor, ja nie mówię w imieniu Lewicy, mówię w swoim imieniu Paulinę Matysiak. Dobrze, tak pani Paulina Matysiak uważa, że pani posłanka Lewicy uważa, że powinny się, że na odszkodowanie się należą osobom, które zostały opuścione. Jeżeli chcemy rozmawiać na ten temat, to rozmawiajmy po prostu uczciwie. Jak można było się spodziewać, Polacy nie byli zbyt zadowoleni z wypowiedzi posłanki Pauliny Matysiak, więc jeszcze tego samego dnia posłanka Lewicy zamieściła na Twitterze przeprosiny. W 1939 roku moja babcia i jej cała rodzina została wywieziona do Niemiec na przymusowe roboty. Spędziła tam całą wojnę i wpłynęło to na resztę jej życia. Wielokrotnie mi o tym opowiadała. Nie ma wątpliwości, że Polska i jej mieszkańcy doznali ogromnych krzywd w czasie II wojny światowej z rąk nazistowskich Niemiec i Związku Radzieckiego. Tym krzywdom nigdy nie zadośćuczyniono, a szkody nie zostały naprawione. Przepraszam za mój skrót myślowy podczas debaty w Polskim Radio 24. Ziemie odzyskane są częścią Rzeczypospolitej Polskiej, co reguluje szereg traktatów międzynarodowych. Z pewnością jakimś plusem tutaj jest to, że pani Paulina potrafi przyznać się do błędu i nie idzie w zaparte. Ja nie chciałbym iść w to populistyczne pierdololo, które proponuje, przepraszam, Konfederację. To jest celowo użyte, ponieważ oni tak mówią zresztą, panie redaktorze. Naprawdę. Ja milczę, znaczy, ja się przysłuchuję. Ja nie chciałbym tego sobie zrobić. I też apeluję do wszystkich dziewczyn szczególnie. Dziewczyny, naprawdę, to co oni wam chcą zrobić, to jest wielkie kuku. Kiedyś była taka akcja, nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka, to ja proponuję, żeby zastosować, głosujesz na Konfederację, nie idę z tobą do łóżka. I mówcie to dziewczyny, tym wszystkim chłopakom, którzy chcą głosować na Konfederację, bo to, co oni chcą zrobić, to jest prawdziwy kaganiec na wolność tych dziewczyn, na wolność w ogóle ludzi w Polsce, bo oni gadają jakieś populistyczne rzeczy o gospodarce, kompletnie się na tym nie znają, ale gadają też straszne rzeczy na temat praw obywatelskich, kobiet, wolności i tak dalej, i tak dalej. Upraszczanie i obniżanie podatków, walka o suwerenność Polski w Unii Europejskiej to populizm. Program Lewicy, gdzie mamy 20% podwyżkę dla budżetówki, z jednoczesną walką z wysoką inflacją, populizmem nie jest. Dodatkowo europoseł Lewicy pan Robert Biedroń tą wypowiedzią sprowadza rolę kobiet w społeczeństwie wyłącznie do uprawiania seksu. Czy wszystko w dzisiejszej lewicy musi się obracać wokół łóżka? Posłanka Koalicji Obywatelskiej Zielonych Urszula Zielińska napisała na Twitterze: zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych powinien wejść w życie szybciej, czyli w 2030 roku, jak początkowo planowano. Wtedy mielibyśmy innowacje, oszczędności i czystsze powietrze 5 lat szybciej. Jeden z twitterowiczów odpisał:
Dlaczego w zeszłym roku nabyła pani spalinowego Volkswagena Beetle z 2005 roku? Przecież to nie dość, że spalinowe, to nie spełnia obecnych najwyższych norm emisji spalin. Można zauważyć tutaj pewną hipokryzję, skoro posłanka Koalicji Obywatelskiej, a dokładnie Partii Zieloni, tak bardzo chce dbać o planetę, chce zmusić zwykłych obywateli do zakupu drogich, elektrycznych samochodów, no to chyba sama powinna świecić przykładem i powinna kupić przynajmniej tą hybrydę. Po oświadczeniu majątkowym pani Urszuli można wnioskować, że stać ją na zakup auta na przykład hybrydowego. Zresztą poseł Lewicy Maciej Gdula wykazał się podobną hipokryzją. Trzeba odchodzić od tych źródeł emisji, które są duże. Transport to jest duże źródło emisji, to jest 20%. W tych 20% 70% to emisje z samochodów spalinowych indywidualnych. Skoro pan tak mówi, z emisje samochodów spalinowych indywidualnych. Pan akurat jest świetnym przykładem. Ma pan dwa SUV-y. Jak najbardziej spalinowe, jak najbardziej indywidualne, jak najbardziej duże. Silniki 2 czy 3 litrowe, przepraszam, tak z ciekawości spytam. Jednego nie zaliczyłbym jako SUV-a, jest to po prostu kombi. To jest crossover, panie pośle, ale też i on jest, przyjechałem rowerem, panie redaktorze, to prawda, tutaj on jest głównie jeżdżę po Warszawie. Ma pan, proszę pana, skoro pan ma stare samochód się przydaje. Skoro ma pan stare Subaru, rozumiem, że pan je wymieni na samochód elektryczny. Myślę, że jak przyjdzie czas na to, no, to wymienię czas. Je rzeczywiście na samochód. Może pan powiedzieć, myślę, że w 2035 wymienię je na samochód elektryczny. Może pan to wcześniej zrobić. Niech pan pokaże, że panu zależy na środowisku. Jest pytanie, jakie będą konsekwencje tego. Będzie panie na przykład pośle, bardzo dużo... Sekundeczkę, ale pan, no. Nie proszę się nie gniewać. Ja panu naprawdę pozwolę dokończyć. Jesteśmy w internecie, mamy więcej czasu. Tylko proszę odpowiedzieć na to jedno pytanie. Czy pan następny samochód, który kupi profesor Maciej Gdula, poseł Maciej Gdula, to będzie samochód elektryczny? Pewnie nie, bo nie chcę wydawać tyle. Poczekam, aż stanieją. No i ponownie, jeśli tak bardzo poseł Lewicy chce dbać o środowisko, to dlaczego teraz nie kupi przynajmniej tej hybrydy? Jak zajrzymy w oświadczenie majątkowe posła Gduli, to tutaj również jak w przypadku pani Urszuli, mamy jak na polskie warunki bardzo dużo oszczędności i spory majątek. Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller o rekompensatach od krajów zachodnich za sprzęt, który Polska przekazuje Ukrainie. My rekompensatę de facto mamy w tym sensie, że sami kupowaliśmy broń wcześniej. Mamy F-16, mamy też kontrakty kolejne i mamy air policing, czyli nasi sojusznicy w ramach wspólnych działań obronnych NATO prowadzą działania ochronne na polskim niebie i naszych sojuszników przy pomocy swoich maszyn. I to się dzieje już od jakiegoś czasu, dlatego też na taką decyzję możemy sobie pozwolić. Taką rekompensatę, powiedzmy, przekazujemy 5-6 migów 29 do Ukrainy i chcemy, żeby sojusznicy z NATO przekazali nam sprzęt podobnej technologii. Panie redaktorze, my to już robimy w tej chwili poprzez zakupy zbrojeniowe, więc jakby nie potrzeba tu dodatkowych kolejnych ruchów. Czyli na przykład USA rekompensuje nam przekazywanie sprzętu na Ukrainę tym, że możemy z nimi po prostu robić interesy i kupować od nich sprzęt wojskowy. No powiem wam, że nie wiedziałem, że rząd PiS ma aż taki łeb do interesów. Pan też mówi o tym, że na przykład, żeby znieść zasiłek pogrzebowy. Ja mam dla pana propozycję. Pan nie zna życia. Pan nie wie, jak chodzi państwo. Niech pan wyjdzie ze swojego celebryckiego, internetowego świadka i stanie naprzeciw 80-letniej, chorej, samotnej kobiety, której zmarł mąż. I niech pan jej powie w oczy, że pan jej chce zabrać zasiłek pogrzebowy. Jeśli chodzi o zniesienie zasiłku pogrzebowego, to pan Arłukowicz zapomniał wspomnieć, że pan Mentzen jest zwolennikiem takiego rozwiązania, że jeśli rodziny nie stać na pogrzeb, to powinno to być opłacone przez państwo. Warto też zauważyć, że taki zarzut pada z ust polityka, który w 2011 roku w rządzie PO-PSL głosował za obniżeniem zasiłku pogrzebowego z 6,5 tysiąca złotych, co było równowartością 3 średnich pensji krajowych, do 4 tysięcy złotych. Czy wtedy pan Arłukowicz jeździł po wsiach i mówił to wszystko prosto w oczy starszym ludziom? Platforma Obywatelska wbrew pozorom nie reprezentuje środowisk inteligenckich, ani nie reprezentuje jakiejś wyższej klasy.
To jest bardzo prostackie środowisko, proszę państwa, i naprawdę trzeba na nich patrzeć jak na prostaków. I to mówi posłanka, której najbardziej popularne zdjęcie w sieci to te ze środkowym palcem skierowanym w stronę innych posłów. Na koniec zostawiłem dla was wypowiedź wiceminister rozwoju i technologii pani Olgi Semeniuk-Patkowskiej. Rola Kościoła w państwie jest tą rzeczą fundamentalną i o tym powinniśmy rozmawiać. Nie, oczywiście, warunki że... życia tak, i dobrobyt to, Polaków tu się jest rzeczą fundamentalną. Tu się różnimy. Pani jako minister powinna... Dobrobytu mieszkaniowego nie będzie, jak nie będzie dbałości o Kościół, o historię i o Polskę. Nie będzie tego. Wydaje mi się, nie że dobrobyt mieszkaniowy będzie, kiedy będą dobre regulacje i kiedy będziemy budować i kiedy będziemy powstrzymywać złe zjawiska na rynku. Niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie. I tym się powinniście zajmować jako rządzący, a nie dyskusją ideologiczną. Na tym dzisiaj zakończę i zachęcam was do merytorycznej dyskusji w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.